Siemanko drodzy widzowie, witam was z Grondy 11, jest ze mną Rafał Łazar Łazarek, zwycięzca, gratulacje. Powiem moim hasłem obecny. Ciosy na korpus, chyba to zdecydowało, co? Myślę, że tak, że ogólnie ciosy na korpus są mało doceniane, a naprawdę one zabierają chęci i nie wiadomo tlen, nie są zbyt przyjemne niż ciosy w głowę, wiadomo. Ciosy w głowę da się przytrzymać, ale dostając po dole przychodzi duży respekt. Jaka jest różnica właśnie, ciosy w korpus, gdy ta pięść nie jest żadnej rękawicy, tylko jest goła? Myślę, że robi większe spostrzeżenie, bo goła ręka jest jeszcze bardziej, wiecie, jak to powiedzieć, ostrzejsza niż rękawica i myślę, że robi większe spostrzeżenie na żebra niż rękawica. Nie? Widać było już jakiś plan taktyczny w tej walce. Spokojnie, lewy, prosty, to bardziej wyglądała jak walka bokserska niż walka na gołe pięści. Taka była taktyka, zrealizowałeś ten plan? Tak, ogólnie ten plan zrealizowałem, ale nie oszukujmy się, walka na gołe pięści jest niebezpieczną walką, można powiedzieć taktyczną tak samo, bo jeden cios robi koniec ze swoją walką i tak jak ja przybyliśmy, dostałem tam bardzo często ciosy, mogło skończyć się tak, że ja mogłem już usiąść na te deski, dlatego wiadomo, wybierając taktykę trzeba też bardzo uważać na ciosy zamachowe, no i one są też niewidoczne. A myślę, że najważniejszym celem na gołe pięści jest raz trafić i już się spuścić. Początek walki chyba był trudny, co? Bo tam miał przeciwnik swoje chwile. No ogólnie pierwszą rundę miała być taka, że pierwszą rundę miałem pokazać one box, czysty box, czyli można powiedzieć, że miałem się nie bić. W drugim minucie miałem zaatakować delikatnie, a w drugiej rundzie po pewnych sekundach miał zaatakować i iść z atakami. Przestawiłeś mu nos, podobnie jak ty masz teraz. No to będą już dwóch walczących z krzywym nosem. Jakie kolejne plany? No myślę, że tylko Grobda i nic innego nie zostało. Myślę, że jak już uciekłem od tych złych nawyków, czyli od alkoholu i imprez, podtrzymać to, już nie wchodzić w takie gówno i nie umijać sobie tym życia. Po prostu więcej trenować, więcej biegać. No i poprawić ten one box. No także co, jeszcze raz gratulacje za wygrany pojedynek i do zobaczenia na kolejnych Grondach. Dziękuję bardzo i trzeba pozdrowić wszystkich kibiców, którzy nam mówili mi, że tutaj jestem. Dziękuję wam serdecznie. Dzięki. Pozdrawiam.